Dzień dobry, ho, ho, ho. Prezentu nie ma. W prezencie kozy. Widok na kozy w prezencie moje. A, kuski, jak to kuski. Najadły się. Jeszcze im tam zostało. Te kozy, no. A. Przyszły tu do mnie. Kuski. Tak. O. Proszę bardzo, koza. Niby typ anglonubijski. Ta sobie kuska. Spokojna, grzeczna, da się głaskać. Po pieszczotę przyszły do właściciela. Ja są dobrze oswojone. Tak to oza, no. Czekają na święta pewnie. Coś chcą powiedzieć może w tą Wigilię. O 12 ponoć. Potem się komunikowały. Przyjdę tutaj wieczorem do nich w Wigilię. To kuski. Trochę ten klimat depresyjny, nudy na tej gospodarce trochę się zagradają. Trochę nud. Tak kozy. Co chciałem powiedzieć dzisiaj? No, że mleko na kiszące na przykład jest gorszej jakości niż mleko na sianie. Na sery mniej się mleko na kiszące nadaje, a na sianie bardziej się nadaje. Lepszy temat. Ja kozy doję 2 razy dziennie. No tak. Jaki ona to ma numerek? A, za ucho nie da się złapać, nie lubi tego koza. Się ją za uszy łapie. Samo za brodę. To już brzuch. Można takim USGrafem. USG przyłożyć i miałem chyba do 3. miesiąca, później to już nie wykryje. Tą ciążę można wykryć. To koza. Niby nic specjalnego, a cieszy oko. Pocieszne stworzenie. A ta się tutaj do mnie zaleca coś. Coś ode mnie chce dzisiaj. Teraz wie, ziemniaka pewnie by chciała, już żarła. Żeby ją teraz głaskać. Tego jej się chce. Przy to nie ma odrobaczone. Mówiłem już 100 razy, powtarzam. Robaków nie ma. Spokojny kus. Ma się głaskać. Święta, zaraz będzie po świętach, potem nowy rok. Wyjdę na pastwisko i tyle. Do całych świąt, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję.